Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj laboratorium. Nagrzewnicę mam kupioną, ale nie chcę mi się jej wymieniać, bo wiem ile to jest roboty. I próbuję jeszcze raz udrożnić nagrzewnicę. Pierwszy raz udrożniałem, to tylko tak po prostu przelewałem z tym środkiem do udrożniania. Nie za bardzo to zdało egzamin. Myślałem, że trochę puści, ale niestety nie ma ciepła. Teraz zastosuję metodę, że tak powiem, dynamiczną. Także jestem wpięty w nagrzewnicę poprzez pompkę. Pompka pcha akurat w powrót, czyli dałem obieg odwrotny, jak jest normalnie. Niby to ma pomóc bardziej. I tutaj mamy czajniczek postawiony na kuchence, także żeby woda była cały czas ciepła. I na pierwszy start pójdzie ocet. Litra octu wleję, zostawię, niech się kręci. A jeszcze na sam start mamy, o taki przepływ mamy. Przy tej pompce, słuchajcie, to nie jest przepływ, bo ona potrafi bardzo konkretnie pchać. Także na pierwszy start pójdzie ocet. Jak to nie pomoże, to jeszcze kretem dowalę. Jak puści nagrzewnica, to mam drugą. Także słuchajcie, odkręcamy. Laje komisyjnia, co? Niech się grzeje. I lejemy mu. Tylko nie wiem, czy mi się w czajniku zmieści. Nie wiem, że upuszczę troszkę wody. Jest pierwsza butelka wlana. Dobra, dajemy drugą. No i niech się to kręci, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, czy będą jakieś zmiany. O, muszę pilnować, żeby mi się tam nie przelało. A, zmieści się. Najwyżej troszkę się gdzieś uleje. No i co, teraz na pewno jakiegoś cudu nie będzie. Trzeba poczekać chwilę i no powiem wam, sam jestem ciekaw naprawdę, że da radę ocet, czy nie da radę, bo no samochód był, znaczy ogólnie jak ja go przetargałem od Niemca, to ktoś go zalał wodą, nie wiem dlaczego. Wszystkie węże tutaj wyciągałem, wszystkie czyściłem, bo rdza była w układzie, chłodnica była u nich wymieniana na nową, ale nagrzewnicy no tak nie wyczochrze, także zobaczymy, jak nie pójdzie tym octem i tym kretem, to trzeba wymienić, no i tyle. A nie chce mi się za bardzo, bo wiem co to, wiem jak to, o co tu chodzi, a przez to, że wiem, to link wam u góry wrzucę, bo już w takim samochodzie u siebie akurat wymieniałem. Dobra, dam wam znać co dzieje jak. Minęło 30 minut i muszę stwierdzić z przykrością, że tu się nic nie dzieje, nawet żeby jakiś syf wywaliło, cokolwiek. Przepływ jaki był, taki jest. Ocet śmierdzi, odparowuje, także nie będę się z tym bawił. Odleję troszkę, bo staram się tamtą stroną wyleję i leję kreta. Nie ma co się tutaj z tym, widzę, bawić, tylko muszę potwierać garaż, żebym tych oparów nie musiał wdychać. Poszło pół litra kreta do środka, jakaś piana się zrobiła. Muszę to obserwować, ale coś tutaj, słuchajcie, coś tak pompkę słyszę inaczej. No na razie się, a nie wiem, czy by się nawet przepływ nie zaczął zwiększać. A muszę to obserwować, żeby tu się coś nie narobiło. Jednak to dziadostwo żurące. No zobaczymy, czy mi się zaraz gdzieś pompka nie rozszczelni. Trzeba obserwować, bo węże puszczą, a nagrzewnica nie. Dobra, jakby co będę dało znać. Kolejne, znaczy kolejne, no pół godziny teraz na krecie minęło. Także już ponad godzinę i układ się kręci. I powiem wam, jak się temu wszystkiemu przeglądam i nic z tego chyba nie będzie. Przepływ coś nieznacznie chyba się poprawił, ale to... A, jest kiepsko, kiepsko to widzę, powiem wam. Dobra, zostawię to, jak jest załadowana, niech się kręci. Zobaczymy za godzinę, czy coś się zmieni, czy się nie zmieni. Ja mam czas, niech się kręci. No i dwie godziny minęło. Powiem wam, że to już chyba nie jest do odratowania ta nagrzewnica. Zobaczcie, ten przepływ praktycznie się nie zmienia. Tutaj woda się prawie gotuje.
Robiłem próbę, znaczy to włączyłem sobie ogrzewanie, tam ciepłe leci, tylko że to jest obieg wymuszony dosyć tak sporo, a pompa wodna nie tylko pchana na grzewnicę, tylko na cały silnik już nie ma tego obrotu. Dobra, biorę to teraz jeszcze tutaj, zleję, doleję wody, żeby wypłukać w miarę układ, żebym też się w tym krecie nie babrał. Porozpinam wszystko, a tak przy okazji, żeby nie było, że się nudziłem, to sobie montuję światła do jazdy dziennej. Mam we wszystkich samochodach, się przyzwyczaiłem, także powiem wam, fajny zamiennik takich Philipsów. Robotę robi. Na razie się wpiąłem się pod 15 z cewki, tam mam masę. Tutaj jest ten cały moduł. Tutaj już się ładnie tam w środku w lampę wlutowałem z postojóweczką. Zostało mi tylko praktycznie zamontować te lampki. One tutaj z przodu troszeczkę te kratki trzeba zepsuć i je się tam fajnie w te krateczki wrzuca i robi robotę. No dobra, płukam to, słuchajcie, później jeszcze mam tam szlaufa. Sobie szlaufa wsadzę, tylko muszę wyjechać bardziej do przodu, wypchać go. Jeszcze go szlaufem prawo, lewo przelecę. Zaleję płynem, odpalę na wolnych obrotach i powiem wam, czy jest różnica, czy nie ma, ale według mnie nie będzie, bo niestety, ale ten przepływ się nie zwiększył i ani ocet, ani kret, ani wcześniej nawet ten środek, którym przelewałem, no niestety, trzeba będzie pewnie wymieniać. Dobra, słuchajcie, jakoś bym to podsumować. Silnik pracuje, odpowietrzony, temperatura już jego odpowiednia, to 90 stopni i powiem wam, no nie spodziewałem się, że będzie jakaś zmiana, a jednak przedtem to tak jak pracował na biegu jałowym, tak jak mówię, jak teraz, to powietrze takie ledwo ciepłe leciało, a teraz leci gorące, czyli coś pomogło, na pewno jej nie udrożniło całej. Dodatkowo jeszcze jak pukałem prawo, lewo, jeszcze było widać, że taki syf wylatuje za każdym razem, taka ciemniejsza masa z niego wylatywała. Czyli no, ocet na początek, kret później robotę zrobiło. Zobaczymy, jak to się będzie w dłuższym czasie spisywało. Także no, nawet do tak zabitej nagrzewnicy udało się to udrożnić. Inaczej, udało się uzyskać większe ciepło z tej nagrzewnicy. Jestem ciekawy, do jakiego stopnia ona jest tak naprawdę zawalona. Ale na razie jest ok, także pojedę, trochę poobserwuję. Teraz nawet będzie coś, znowu parę dni przymrozków, to naprawdę pokażę, czy wymieniać, czy nie wymieniać. Także na dzień dzisiejszy ocet, kret na plus, a czas pokaże. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć!